Jak aktywować blokadę zabezpieczającą przed dziećmi i zwierzętami? Blokadę można włączyć i wyłączyć za pomocą aplikacji iRobot Home. Wchodzimy w ustawienia produkty, następnie w zabezpieczenia przed dziećmi, zwierzętami i przesuwamy suwak. Od tego momentu przyciski na obudowie robota nie będą aktywne. Nie ma więc ryzyka, że Wasz maluch lub futrzak włączy Waszego robota podczas pracy lub uruchomi nowy cykl sprzątania. W każdej chwili możecie przywrócić wcześniejsze ustawienia.